Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Marcin Podlacki. Zapraszam na sobotni odcinek Przegląd spółek z GPW. Jak co tydzień, co sobotę słyszymy się w takim przeglądzie w ramach podsumowania tego, co działo się w trakcie ostatnich 5 sesji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Było nieco lepiej, było nieco gorzej. Niemniej uważam, że ten ogólny wydźwięk sytuacji na warszawskim parkiecie, na parkietach też europejskich, pozostaje negatywny. Tu mamy na wykresie ostatnich 5 sesji giełdowych i widzimy próbę obrony pułapu 2400 na indeksie WIG20, który kończył piątkową sesję jeszcze nawet niewielką luką wzrostową i ostatecznie zyskał 0,5%. Natomiast no, daleko, daleko jeszcze do tej ważnej strefy w okolicach 2470, kiedy moglibyśmy delikatnie odetchnąć i, jak to mówią, też czasem spać nieco spokojniej, bo tutaj widmo wyłamania 2400 i kontynuacji korekty niestety pozostaje cały czas żywe. Szczególnym problemem wydaje się być dla naszego polskiego indeksu sytuacja na niemieckim DAX-ie, który bardzo dynamicznie zjeżdżał i w trakcie tylko dwóch ostatnich sesji stracił ponad 3% i zanurkował do okolicy okrągłych 18 tysięcy punktów. Natomiast większym problemem jest to, że 50-sesyjna średnio krocząca została wyłamana bez żadnej obrony. Wsparcie pękło bardzo dynamicznie. No i pojawia się tutaj pytanie, czy wczorajsze zwycięstwo Niemiec nad reprezentacją Szkocji 5-1 nieco poprawi humory inwestorom u naszych zachodnich sąsiadów, inwestorom w Niemczech. To już trzeba byłoby inwestorów pytać. Oczywiście dzisiaj w programie też przegląd spółek z GPW. Spojrzymy też na ciekawe wykresy, a to wszystko już za moment. A teraz wyświetlam jeszcze listę, przepraszam, taki materiał bardziej, a nie listę, promujący z partnerem głównym naszego kanału, naszej społeczności, czyli Saxo Bank. Partnerem głównym kanału na YouTubie Marcin Podlacki Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj oraz grupy facebookowej, która zrzesza już ponad 5 tysięcy inwestorów indywidualnych Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj GPW z Marcinem Podlackim jest Saxo Bank. Jeżeli chciałbyś spróbować swoich sił na rynkach, inwestować w akcje polskie, zagraniczne, w jednym miejscu, do tego waluty, surowce, indeksy oczywiście też zagraniczne, Saxo będzie dla Ciebie świetnym wyborem ze względu na bardzo niskie, konkurencyjne prowizje, oczywiście też brak jakiegokolwiek limitu, jeżeli chodzi o wejście, o rozpoczęcie Twoich inwestycji. W opisie do tego materiału znajdziesz link do założenia konta na platformie. Korzystając z tego linku dodatkowo wesprzesz rozwój kanału. Tymczasem ja zapraszam do oglądania materiału i przypominam o zostawianiu kciuków w górę oraz subskrypcji z dzwoneczkiem dla zasięgów. No i witam wszystkich ponownie bardzo serdecznie. Tu wyświetlam platformę Saxo Trader Go od Saxo Banku. Przypominam, że na platformie dostępne są polskie akcje, w które możecie inwestować zarówno na wzrost, jak i na spadki. 224 spółki są dostępne z polskiego parkietu i dodatkowo ponad 60 w formie akcji CFD, czyli takich produktów, które właśnie zarówno na wzrost, jak i na spadki możecie rozgrywać. A więc nie ma co narzekać, że na giełdzie trwa zła passa, wręcz taka krótkoterminowa bessa, bo na bessie też można zarabiać, na spadkach zarabiać też można, choć oczywiście jest to bardzo ryzykowna sprawa, przede wszystkim z racji tego, że mimo wszystko znajdujemy się w długookresowym ruchu wzrostowym na indeksie WIG20 i w mojej opinii cały czas no, nie sposób tutaj szukać jakichś dokładniejszych podstaw do tego, żeby zakładać, że to już koniec tych wzrostów, że hossa się zakończyła i to już teraz początek tej szerszej korekty, która często przypada właśnie na te miesiące ciepłe, miesiące wakacyjne. Przypominam też o zostawianiu kciuków w górę pod tym materiałem, subskrypcji, o nawet widzicie teraz równolegle jedna subskrypcja wpadła. Cel to 10 tysięcy do końca roku, a więc zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco i żeby wszystkie treści też do Was docierały, które tutaj na kanale na YouTubie się pojawiają. Sesja piątkowa w Stanach Zjednoczonych przyniosła bardzo niewielkie ruchy. S&P kończył dzień 400 pod kreską, Nasdaq zyskał 0,12%, ale to cały czas poziomy praktycznie na historycznych szczytach. Jeszcze do niedawna marzeniem była okolica 5,350 na S&P 500, a tymczasem mamy 5,430, więc jesteśmy o ponad 1% wyżej, a mimo wszystko inwestorzy w Stanach Zjednoczonych no, nie mają zbyt dobrego zdania o tym, co się dzieje na giełdzie i są w strachu. Patrząc na Fear and Greed Index, widzimy, że jesteśmy w obszarze właśnie strachu, w okolicach 40 punktów, co nie jest często spotykanym zjawiskiem, jeżeli chodzi o sytuację na właśnie rynku, kiedy jesteśmy przy szczycie.
życie, no żeby inwestorzy jednak się troszeczkę obawiali tej właśnie krótkoterminowej przyszłości. Nam się trochę upiekło w piątek, zakończyliśmy sesję 0,5% na plusie przy sporym osłabieniu polskiego złotego i tu również zazwyczaj tak to nie wygląda. 1% wzrost dolara, 0,7% wzrostu na kursie euro do złotego. Zazwyczaj, gdybyśmy widzieli tylko te pary walutowe, to z góry zakładalibyśmy, że WIG20 kończył daną sesję na minusie i kolor czerwony na giełdzie dominował. Tym razem no jednak tutaj miła niespodzianka dla inwestorów, ale tylko dla tych, którzy wybierali największe spółki, bo jeżeli spojrzymy na MWIG, tu ponad 1% przecena, SWIG 400, ale to już był właśnie taki ruch nieco lepiej, dokładnie odpowiadający temu, co działo się na parkietach zagranicznych. Patrząc już na przyszłość i ten nowy tydzień, idą dywidendy. 17 czerwca, dzisiaj w sobotę mamy 15, 16 w niedzielę, czyli 17 będzie w poniedziałek. Oponeo wypłaca dywidendę. To ostatni dzień, kiedy należy mieć akcję na rachunku. Jeżeli chcecie dywidendę od Oponeo otrzymać, to jest ta sesja poniedziałkowa, więc na zamknięciu musicie akcję otrzymać. I oczywiście przypominam, że już na otwarciu sesji wtorkowej ta dywidenda w wysokości 5 zł na każdej akcji, czyli 6,38% będzie odcięte od kursu, żebyście się nie zdziwili, jeżeli w niektórych statystykach będziecie obserwować na przykład jakieś mocne spadki na Oponeo, bo po prostu tutaj potencjalna duża ich część będzie pochodzić właśnie z samej dywidendy. Patrzymy dalej, tu mamy Wawel i Shoper, to wtorek dywidendy no, nieco niższe, 5% około Wawel, Shoper 1,61%. No i patrzymy jeszcze dalej na 19 dzień czerwca. Mamy tutaj CD Projekt i Asseco Poland. O CD Projekcie akurat jakoś bardzo głośno nie jest z racji tego, że to dywidenda naprawdę niewielka, 1 zł na akcję, ale też raczej niczego więcej się nie spodziewaliśmy. Do tego nas spółka przyzwyczaiła. Natomiast 19 tych dywidend będzie więcej, będzie Asseco Poland, spółka, która jeszcze do niedawna wchodziła w skład indeksu WIG20. Będzie też Mangata Holding, Cloud Technologies, czy choćby Wasco. Natomiast 20 z kolei mamy kolejne podmioty. Dom Development, 3,6% dywidendy, nieco mniejsze od Cyberforce, Creepy Jar, Tarczyński wypłaci dywidendę, 5% wypłaci Talex, a Grupa Pracuj 3,36. I jeszcze patrząc na 21 dzień czerwca, tu Astarta, Fabrity oraz Remak. A więc jeżeli te spółki obserwujecie, albo na przykład chcielibyście wziąć w dywidendzie, no to patrzcie na te daty, pamiętajcie o tym, żeby w danym momencie akcję posiadać, bo inaczej na dywidendę się nie załapiecie, chociaż ta strategia zakupów bezpośrednio przed dywidendą nie wiem, czy jest tak dobrą strategią. Ja, jeżeli już ktoś mówi o takiej spekulacji związanej z dywidendami, to raczej bardziej zwracałbym uwagę na to, żeby ewentualnie po odcięciu, kiedy jeszcze kurs na przykład delikatnie spadnie, wtedy ewentualnie zdecydować się na zakup akcji. Jeżeli chodzi o ciekawe wykresy, o których też Wam wspomniałem, mamy tu m.in. informacje o inflacji. Już potwierdzone są te szybkie szacunki GUS-u. Inflacja w Polsce na poziomie 2,5%, a więc dokładnie na poziomie celu inflacyjnego. Oczywiście on wynosi 2,5% plus minus 1%, więc byliśmy w tym celu już miesiąc wcześniej. Natomiast oczywiście dobra informacja, dobry odczyt. W zasadzie cały ten wzrost oddaliśmy, wróciliśmy do mile widzianych poziomów także przez polskich ekonomistów, ale też ci właśnie ekonomiści nie są wcale tacy pewni, czy ta inflacja na tym niskim pułapie, albo na tym neutralnym pułapie bardziej się utrzyma, czy raczej w drugiej części roku z racji schodzenia z ważnych progów, jak na przykład mrożenie cen energii, no nie będziemy wyżej, powiem więcej, no szacunki mówią, że nawet w okolice 4% możemy w końcówce roku zawędrować. Płaca minimalna w górę, ale kwota wolna od PIT niekoniecznie w ostatnich latach, co też jest bardzo widoczne na tym wykresie. Oczywiście ten poziom rosnącej płacy minimalnej przy okazji rosnącego wynagrodzenia rok do roku o 10, 11, 12 no w zależności jakbyśmy to analizowali, no też nie jest na pewno sprzyjający w kontekście zbijania inflacji, no ale cóż, tak to u nas wygląda. Wakacje od hossy, WIG20 wchodzi w okres sezonowej słabości. No i żebym się wstrzymał, natomiast wyłamanie 2400 rzeczywiście tutaj może być bardzo negatywnym sygnałem dla naszej polskiej giełdy. No i te sezony właśnie wakacyjne, te miesiące wakacyjne, to lepsze słowo, rzeczywiście nie są najlepsze zazwyczaj dla rynków, ale pytanie, czy już teraz rzeczywiście to wyceniamy, czy jeszcze po drodze nasz WIG20 ruszy na północ. No jeżeli będziemy taką słabą postawę obserwować rynków z zachodu Europy, to obawiam się, że tutaj może być problem z odwróceniem tego ruchu spadkowego. No i jeszcze przed tą
potencjalną wakacyjną korektą, żeby wrócić do 2600, też mogą być tutaj pewne ciężary. Mocna sprzedaż obligacji skarbowych, w narodzie maleje strach przed inflacją. To też widzimy, że rzeczywiście ten przyrost w drugiej połowie 2023 i w pierwszej połowie 2024 roku jest widoczny, no bo ten wyższy poziom po prostu się utrzymuje poza takimi pikami, to rzeczywiście ten wyższy poziom się tutaj utrzymuje. Tu taki wykres pokazujący Nvidia, gdzie mamy też takie szacunki dotyczące kursu. Nvidia, przypomnę, po splicie akcji z jednej zrobiło się 10, w tej chwili kurs w okolicach 125-130 dolarów, czyli siłą rzeczy 1250-1300. Jeszcze pamiętam, jak nie tak dawno kurs po korekcie spadał do 700, no to już jest duży kilkadziesiąt procent wzrostu od tamtego pułapu. Rosną cały czas ceny używanych aut, podwyżki w komisjach wróciły. No i tutaj mediana ceny oczekiwanej za samochody używane w Polsce wyniosła już prawie 35 tysięcy złotych, jest to najwyższy pułap no, w ostatnich wielu, wielu miesiącach, co też zresztą tutaj widzimy. Były jakieś po drodze jeszcze piki, ale no, do prawie 35 tysięcy jeszcze nie udało się dociągnąć. Dzień Rosji i sankcje Stanów Zjednoczonych. Amerykanie uderzyli w rosyjską giełdę i rubla. No i tu widzimy właśnie to zestawienie dolara amerykańskiego do rosyjskiego rubla, jak mocne tutaj, mocny spadek obserwowaliśmy, 91,5 do 87, a więc cofnięcie około 5%. Wiem o tym, że na parach walutowych to jest naprawdę dużo. Fed nie zmienia stóp procentowych. W ostatnim tygodniu Jerome Powell występował. Natomiast stopy zostały obniżone przez Europejski Bank Centralny. Christine Lagarde tutaj zakomunikowała obniżką 25 punktów bazowych. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Fed no, raczej się skłania ku temu, żeby jedną obniżkę nam zaserwować w 2024 roku. Jeżeli chodzi o nas w Polsce, no nie jest to jeszcze kwestia przesądzona, ale na ten moment chyba jest nieco bardziej, najbardziej prawdopodobny jest taki scenariusz, że żadnej obniżki nie będzie. Inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych ciut niższa niż bazowa, ciut niższa niż poprzednio, bazowa też niższa niż poprzednio, niższe od oczekiwań i te odczyty, pamiętamy, że wywindowały nam w środę kursy na te bardzo wysokie szczyty, wtedy też WIG20 podjechał o blisko 2%, choć później w czwartek ten wzrost został zgaszony, no niemniej jednak te właśnie informacje, te dane pozwoliły Stanom Zjednoczonym na wyjście na historyczne szczyty notowań, a my patrzymy już na GPW, tu ostatni tydzień świetny dla akcji JSW, 16% wzrost, czekamy cały czas na informacje, które będą mieć miejsce po 20 czerwca o potencjalnej dywidendzie, choć tutaj mogłoby być rozczarowanie, gdyby tej dywidendy nie było, bo jest ona w porządku obrad, ma być przegłosowana. No zobaczymy, czy ostatecznie się uda. Zobaczymy też, jaka to będzie ostatecznie wartość przypadająca na jedną akcję, jeżeli ta zostanie zatwierdzona. Według prospektu to bodajże 3,60. Dodatkowo oczywiście walory odbiły technicznie, no ja też Wam mówiłem, że jeżeli kurs odbije po tak mocnej przecenie, to odbicie powinno być znaczące i było znaczące, też szeroko komentowany temat blokowania, możliwość otwierania kolejnych pozycji short przez dużych graczy, blokowania z kolei przez tych mniejszych inwestorów, ale ten temat szerzej ominąłem, opisałem w odcinku o JSW stricte, znajdziecie ten materiał w programach na żywo na tym kanale, więc już nie będę się zagłębiał. Dino około 3% na plusie, banki nieznacznie nad kreską po kilkadziesiątych, słaby tydzień dla Budimexu, no prędzej czy później musiała się tutaj ta sytuacja pogorszyć na akcjach, no bo ileż też kurs może się utrzymywać na tak wysokich poziomach, zresztą sami za to zobaczmy. Budimex zjechał po dojściu do swojego historycznego szczytu nieco powyżej 800 zł. W tej chwili skala korekty to już około 15%. I trzeba zwrócić uwagę na akcję Budimex, bo już pomijając fakt, że wyłamaliśmy poziom 50-sesyjnej średniej kroczącej, to jesteśmy w kluczowej strefie wsparcia 650-670 zł. Tutaj zobaczmy, jak kurs wielokrotnie tej strefy bronił przed tym ostatnim atakiem szczytowym, który swoją drogą został bardzo szybko, dynamicznie zgaszony. I to stwarza pewien problem. Wyłamanie tej strefy, no niestety, ale może decydować o kontynuacji przeceny i wtedy będziemy już patrzeć na okolicę nawet 600 zł. No nieco opóźniony ten scenariusz, który ja osobiście planowałem, czyli po przejściu Budimexu do indeksu WIG20 planowałem właśnie shorty na akcjach. Już jesteśmy niżej niż w momencie wejścia albo w podobnych okolicach, no myślę, że delikatnie niżej, ale no ten prawdziwy short to w przypadku wyłamania 670 to dopiero zacznie tak naprawdę widocznie, mówiąc kolokwialnie, po inwestorskim wchodzić. Typy dotyczące LPP też mogą Was interesować, bo
Przypomnę, że spółka opublikowała raport finansowy. Rok do roku wyniki prezentują się naprawdę dobrze, ale kwartał do kwartału kiepsko i kiepsko też w porównaniu do konsensusu rynkowego, który nieco przeszacował możliwości spółki i zysk i przychody poniżej konsensusu rynkowego, niewiele, bo 2-3%, ale mimo wszystko to sprawiło, że pierwsza sesja z wynikami minus 5,3, kolejna sesja minus 0,77 i kurs zatrzymał się w okolicach 16,700, niemal idealnie na poziomie 50-sesyjnej średniej kroczącej. Luka spadkowa w całości została domknięta, kiedy kurs wrócił w okolice 18 tysięcy, więc w teorii no, było to też dobre miejsce do tego, żeby ewentualnie jakaś korekta się pojawiła, z tym, że ta korekta się rzeczywiście pojawiła bezpośrednio po domknięciu luki, a kurs zjechał na 16,800, natomiast później wrócił na szczyt, ale w tej chwili jest gaszony i nie wygląda to najlepiej. Kolejne wsparcie to okolica 15,700, jeżeli 50 jako wsparcie nie zapracuje, to właśnie w okolicach 15,700 będziemy się spodziewać tego, że kurs nam tam dojdzie. Niewielka zmienność na CD Projekcie, na Allegro, na też KGHM-ie sumarycznie, to jest raptem 1% spadek w ostatnim tygodniu, więc tu nic specjalnego się nie dzieje. Coraz szerzej mówi się o tym, że ostatni wzrost cen miedzi pobudził też cały rynek, cały sektor recyklingu, bo miedzi wyprodukowanej zostało naprawdę dużo, no przy wysokich cenach, no po prostu ten recykling zaczyna się coraz bardziej opłacać, czyli odzysk, no i to też sprawia, że i sama produkcja, sprzedaż miedzi płatnej, tej nazwijmy to świeżej, dopiero co wyprodukowanej, wydobytej, o tak powiedzmy, to nie jest akurat ten wybór numer jeden, no bo po prostu ten jakby to wykorzystanie z recyklingu może jest nieco bardziej nawet opłacalne, ale to już trzeba byłoby wszystko dokładnie przeanalizować tutaj, zresztą no, na pewno jest bardziej opłacalne, bo na pewno sam odzysk po prostu, no to nie jest aż tak proces wymagający, czasochłonny, pracochłonny, jak choćby właśnie samo wydobycie, aczkolwiek oczywiście, jeżeli chodzi o samo wydobycie, no to też przecież infrastruktura jest przygotowana. Więc to jeżeli chodzi o KGHM, banki blisko zera, ale banki też na ważnym wsparciu mimo wszystko, bo jak sobie spojrzymy na WIG banki, to 13 tysięcy, no niestety wyłamane, zatrzymujemy się w okolicach 12600. Tu no moglibyśmy sobie delikatnie rozciągnąć tę strefę wsparcia, powiedzmy, o tak, taki nieco szerszy obraz moglibyśmy tutaj złapać, ale to cały czas jest płaska korekta. Nieco nadszarpnięty został ten poprzedni dołek 17 kwietnia, ale jeszcze nie na tyle, żeby tutaj szukać jakiejś paniki. Natomiast oczywiście bez banku WIG 20 nie ruszy, jeżeli banki nie wrócą w okolice 14 tysięcy punktów, czyli nie wzrosną tego pułapu o 10-12%, no to WIG 20 na 2600 też nie wróci. Nie ma siły, Orlen słaby po nie najlepszym raporcie i ten sentyment się nieco pogorszył. PZU to samo, chociaż PZU mocno z bankami koreluje, więc bez Orlenu, bez PZU, bez banku po prostu WIG 20 do 2600 nie wróci. Nie ma na to szans. Nawet gdyby Allegro czy CD Projekt sobie radziły świetnie, czy nawet KGHM wrócił pod 170, to będzie za mało przy, jeszcze raz to powiem, słabych bankach. Jeżeli sobie spojrzymy też na jeszcze skan reakcji na spółki z indeksu WIG 20, posortujmy sobie po RSI, no i widzimy, że te ostatnie spadki sprawiły, że nie mamy takich spółek, które byłyby na przykład bardzo mocno wykupione i tutaj mówilibyśmy o tym, że jakieś sygnały sprzedaży mogą się nam zacząć generować. Natomiast spółki, można powiedzieć, że po tym schłodzeniu wróciły do takiej neutralności, bo taka mediana albo bardziej, no, gdyby tak powiedzieć takim językiem niekoniecznie statystycznym, to wartość uśredniona tego RSI dla spółek z WIG 20 to jest powiedzmy 45, czyli jest to taki średni pułap 45-50, średni pomiędzy pułapem mocnego wyprzedania i mocnego wykupienia, a więc jesteśmy w obszarze neutralności i ta mini euforia, która pojawiła się pod osią 2600, po prostu została przygaszona, zmieniła się w neutralność i też ja nie tak dawno robiłem taką ankietę dla Was, gdzie zadałem bezpośrednie pytanie, czy Waszym zdaniem no, Wy jesteście, podchodzicie ze strachem do rynku, może to jest neutralne podejście, może jest to podejście w ramach takiej chciwości, no i ponad 50% z Was, a były cztery opcje do wyboru w ankiecie, zagłosowało, że jest to podejście neutralne, co bardzo dokładnie się zbiega właśnie z tym poziomem RSI na spółkach z indeksu WIG 20. Swoją drogą jeszcze pokażę ostatnie rekomendacje, które pomogły niektórym spółkom. To między innymi świetna rekomendacja dla Rainbow od Dariusza Dziubińskiego z biura maklerskiego PKO. Cena docelowa 155 zł. Jeszcze mamy 38% potencjału do właśnie wzrostu. Kurs już w okolicach 112 od dnia wydania. Mamy prawie 10% wzrost. Bardzo dobre rekomendacje też dla Skarbiec, Aileron, NTRR,
Kreotech, Biomaxima, Stal Profil czy Novavis Group. To są te ostatnie, mniej więcej od końca maja i czerwcowe, które zostały opublikowane. Zobaczcie, że wszystkie tutaj ceny do cen docelowe do kursu na zielono, a więc każda z tych spółek po prostu porównując do kursu z dnia publikacji, ma tutaj potencjał do wzrostu. Nie są to rekomendacje, które by jakkolwiek tutaj zaburzały ten sentyment, co też nas utwierdza w przekonaniu, że raczej jeszcze na rynku się aż tak źle nie dzieje, żeby już tutaj skreślać szanse naszej polskiej giełdy, no bo gdybyśmy byli w takiej już bezsie, to raczej te rekomendacje przy niektórych mocno wykupionych spółkach po prostu by decydowały o ewentualnej rekomendacji właśnie na przykład trzymaj, czy nawet sprzedaj. No dawno już rekomendacji sprzedaj nie mieliśmy, ostatnio gdzieś tam dla grupy Azoty, ale to jeszcze z 10 maja, natomiast no, tych rekomendacji sprzedaj wcale zbyt wielu mimo wszystko na ten moment tutaj nie ma. Jeżeli chodzi o komponenty indeksu MWIG 40, zobaczmy jak tu prezentuje się ta sytuacja. Patrzymy na poszczególne podmioty, posortujmy sobie po zmianach tygodniowych. Mocny Rainbow, no to też w ramach tej rekomendacji, nieźle wygląda sytuacja na PKP Cargo. ASBIS po odcięciu dywidendy nieco spadał. Dobrze radzi sobie GPW, 3% wzrostu, choć no powiedzmy, że nie jest to jakiś tam wzrost bardzo mocny. Handlowy 2,5% na plusie, przypominam, że już niebawem będziemy mówić o dywidendzie, nie w tym, tylko w kolejnym tygodniu i wspomniałem Wam już nie tak dawno o tym, że handlowy właśnie pod tę dywidendę bardzo wysoką, ponad 10%, rzeczywiście może radzić sobie lepiej od szerokiego rynku. Niewielkie wzrosty na Polimex, Mostostal, Dom Development, Intercars czy Autopartner też minimalnie na plusie, Huge, XTB, też z XTB ostatnio ciekawa sytuacja, bo jednak te awarie, których nawet nie była jedna przy okazji danych, ale było ich kilka z tego, co pisaliście na grupie, to może troszeczkę zniechęcić inwestorów w krótkim terminie, jeżeli mieli potwieranie pozycje, a tu chcą się zalogować na platformę, a ta nie działa. A swoją drogą, skąd o tym wiem, no bo piszecie o tym na naszej grupie na Facebooku Obserwuj, Inwestuj, Zarabiaj, w grupie 5400 osób. Pod tym materiałem tam znajdziecie linki i między innymi będzie link do platformy Saxo, o której mówiłem na początku tego materiału, będzie też link do naszej grupy na Facebooku, link do wsparcia, gdyby ktoś chciał dołączyć, czy na przykład mój adres mailowy, gdyby ktoś miał jakieś pytania. Przypominam o zostawianiu subskrypcji, możecie kliknąć, to dosłownie zajmuje sekundę. Idziemy do 10 tysięcy, tak jest cel do końca tego roku, bez Was to się nie uda. Tymczasem patrzymy dalej na spółki, CCC minus 15%, spadek, jak spadać to z wysokiego konia. Spodziewaliśmy się tego, że w końcu CCC może zacząć prezentować słabość i te nastroje rynkowe bardzo pozytywne się odwrócą i tak też się stało. Sytuacja się tutaj znacząco pogorszyła i myślę, że to jeszcze nie musi być koniec tej przeceny. Kurs będzie zmierzał w kierunku domknięcia luki wzrostowej i będzie prawdopodobnie ściągany gdzieś może nawet w okolicę 100 zł. Spadki bardzo dynamiczne, to jest 5 sesji w zasadzie, kiedy ten spadek się nam tutaj narysował cały ostatni tydzień pod kreską. Nie ma tutaj jeszcze takich sygnałów zakończenia, bo widzimy, że sesje kończyły się te dwie ostatnie, szczególnie praktycznie na dołkach i to przy całkiem niezłych obrotach, co sugeruje, że może być słabiej. Najbliższe wsparcie gdzieś w okolicach 108 zł to poziom 50-sesyjnej średniej kroczącej, a żeby domknąć całą tę lukę wzrostową sesji 10 maja, kurs musiałby zjechać do 101 mniej więcej złotych. 11bit słabszy po premierze Dema The Alters, ale pytanie, czy pod Frostpunka drugiego to nie była po prostu taka ostatnia korekta, dająca jeszcze nadzieję i szansę na powrót do wzrostu, jednak w skali ostatnich miesięcy ponad 20% wzrostu w ostatnich 3 miesięcy i kurs jest na dobrej drodze, aby ponownie ruszyć w okolice swojego ATH powyżej 700 zł, w okolicach 740-50. Minus 8 tekst, tu walczymy na 80 zł, a więc ważne wsparcie sprawdzone. Teraz pytanie, czy będzie szansa na odbicie, odwrócenie tego ruchu spadkowego. Na razie tego nie widać. Słaby tydzień dla CIG, Develi, NEI czy choćby Ten Square Games, Millennium, Cognor po 5% spadku. Jeżeli chodzi o te spółki, patrząc właśnie w skanerze akcji, zobaczmy tak szybko na wykupienie, wyprzedanie. Żadna ze spółek nie jest mocno wykupiona, aczkolwiek blisko tej bariery Rainbow, no bo już Komar, GPW czy ABPL wcale mocno wykupione nie są. 57 to tylko nieco powyżej tego obszaru środkowego, neutralnego. Natomiast coraz mocniejsze wyprzedanie pojawia się na akcjach Develi oraz Text i to są dwie ciekawe spółki. Develi, zobaczmy,
Ja mówiłem też o tej spółce w ramach pewnych problemów, które mogą się pojawić. To oczywiście odcięcie dywidendy, ale poza dywidendą kurs też tracił podczas sesji 14 czerwca. No i kto wie, czy Develia nie stanie się niebawem atrakcyjna. Ta strefa 5,520, 5,530 bardzo ciekawa w mojej opinii, ja nawet Wam zaznaczę, bo tu przy tym mocnym wyprzedaniu popyt może się pojawić. Tutaj też domkniemy cały ten praktyczny ruch wzrostowy, który rozpoczął się na początku marca tego roku, więc Develia wygląda na pewno ciekawie, interesująco. Jeżeli chodzi o SWIG 80, tu z kolei sytuacja przedstawia się w następujący sposób. W ostatnim tygodniu Mirbud plus 12 i wzrost na historyczny szczyt notowań, szczególnie ta ostatnia sesja plus 10 naprawdę rewelacyjnie wyglądała. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja na Mirbudzie, znaczy ostatnio, no jedna z tych ostatnich, może to lepsze słowo, dokładnie 13 czerwca sesja czwartkowa plus równo 10 w piątek, delikatna korekta, kurs został przygaszony, ale ostatecznie został w drugiej części sesji wyciągnięty w okolice gdzieś tam 13-12,70, a więc cały czas widać, że akcjonariusze chyba chcą jeszcze kurs do nieco wyższych pułapów wywindować. To w kontekście Mirbudu, niezły tydzień dla Biosaltics, Captor Therapeutics, Enterer, Apator, Oponeo po 5%, na plusie, mocny JSW tutaj Bumek delikatnie odbijał o 5%, ale walory cały czas mocno przecenione, zawodzi Vercom, ML System, Polenergia minus 8%, z tych spółek, które też obserwujemy regularnie, no to między innymi Lubawa zaliczyła 4% korektę, Votum minus 3,6%, ale tam no już kurs mocno, mocno wyprzedany, jak sobie też zobaczymy tutaj w naszym skanerze na spółki z SWIG-u 80, tym razem posortujmy, bardzo mocne wykupienie na Oponeo i tutaj z longami to bym uważał na tych pułapach, podobnie zresztą w przypadku Apator i Mirbud, mimo że uważam, że potencjał jest to jednak już 70 prawie punktów, więc jest wysoko. Mocny też shopper w ostatnim czasie. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na spółkę Wielton, bo tu ostatnio mocna, mocna wyprzedaż i technicznie kurs w bardzo ciekawym miejscu. Zobaczcie, Wielton wyłamał wsparcie istotne w okolicach 7,5, 7,8, no i w tej chwili dochodzi do kolejnego, myślę, że równie ważnego, to jest ta okolica 6,50, 6,70, przy tym bardzo mocnym wyprzedaniu. Kto wie, jeszcze dodatkowo wyciąganiu w trakcie piątkowej sesji przy nieco podwyższonych obrotach, zobaczmy, wyciągnięty kurs 6,60 na 6, prawie 90, kto wie, czy ten nowy tydzień nie przyniesie właśnie technicznego odbicia dla akcji Wielton. Jeżeli tak w krótkim czasie to analizujemy, no to jest to jak najbardziej możliwe. Jeżeli chodzi o parkiet małej giełdy New Connect, tu nawet taki artykuł się pojawił, gdzieś widziałem w mediach, że inwestorzy tęsknią za tym rajdem, który miał miejsce w czasie wychodzenia z pandemii, kiedy to spółki z New Connect radziły sobie rewelacyjnie, drżały po 100, 200, 500, nawet po parę tysięcy procent, były też przecież takie, pamiętam między innymi Medcamp, Inogen, no były takie podmioty, no to teraz na New Connect słabo to wygląda, New Connect indeks słaby, w ostatnim tygodniu Binary plus 94, Quina Technology, Carlson, Iton w czołówce wzrostów, zawiodły akcje Draw Distance, MSM czy Ovid Works, ale no mimo wszystko obroty niskie i generalnie jakby tak spojrzeć na NC indeks, no to tutaj nie ma punktu zaczepienia, bardzo, bardzo słabo to wygląda i w zasadzie od szczytu z połowy lipca 2023 kurs systematycznie się osuwa, testuje w ostatnim czasie poziom 270 punktów. Ja Wam drodzy widzowie, bardzo dziękuję za uwagę, za obejrzenie materiału do końca, zapraszam do zostawiania kciuków, subskrypcji, przypominam, że słyszymy się jutro w niedzielę w przerwie od meczy o godzinie 20 w programie na żywo, wyświetlam listę wspierających z poprzedniego miesiąca i na zakończenie przypominam o zostawianiu reakcji, subskrypcji, dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Dziękuję za uwagę. W komentarzach jak zwykle możecie napisać o swoich ewentualnie typach, o tym też, czy się zgadzacie z jakimiś analizami, czy się nie zgadzacie. Jeżeli nie, to dlaczego? Jeżeli tak, to też dlaczego? A ja Wam już bardzo dziękuję za oglądanie. Spokojnego wieczoru, spokojnej soboty, niedzieli. Do usłyszenia w niedzielę o 20 podczas live'a. Pozdrawiam.